Daria Pacańska, witam i zapraszam, a zapraszam na rozmowę o systemie emerytalnym. To bardzo gorący temat, a będę rozmawiała o tym z moimi gośćmi, a są nimi Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dorota Buda, Partia Razem. Dzień dobry. Ożywić trzeci filar, czy nie ożywić? Pani redaktor, zacznijmy od tego, że pomysł na ożywienie trzeciego filara i mobilizowanie długoterminowych oszczędności Polaków to jest pomysł poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo to my wprowadziliśmy w 2011 roku indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, to znaczy, że każdy z nas, każdy podatnik może 120% wynagrodzenia średniego, prawie 5 tysięcy rocznie, odliczyć sobie od swojego dochodu, a na wyjściu z systemu, czyli jak osiągnę wiek emerytalny, mogę wypłacić te środki, uwaga, z 10% podatkiem, bez względu na to, jaki ten podatek wtedy będzie. Wprowadziliśmy to rozwiązanie, a pan premier Morawiecki, jak rozumiem, chce je kreatywnie rozwinąć. To z jednej strony krok dobrze, dalej. Ale system domyślności wydaje mi się nie najlepszy w tym przypadku, bo mówimy o własności każdego z nas, o prywatnych pieniądzach. Ale podobno z korzyścią dla gospodarki. No dobrze, tylko że to nie jest tak. To znaczy premier Morawiecki jest absolutnie niewiarygodny w tym, co mówi. Z jednej strony demolują system emerytalny, mówiąc ludziom, możecie krócej pracować, ale będziecie mieć niższe emerytury, więc musicie dorzucić swoje pieniądze. Z drugiej strony chaos się pogłębia, jak się wtrąca minister finansów Paweł Szałamacha, bo ten mówi, nie oszczędzajcie, czyli odwrotnie niż premier Morawiecki. Wydawajcie, bo musimy zwiększyć popyt, żeby wpływy z podatku VAT były wyższe, trzeba sfinansować 500+. Takiego chaosu informacyjnego nie widziałam w żadnym rządzie i z pewnością Polacy w ogóle nie zrozumieją, o co temu rządowi chodzi. Partia Razem, co na to? My uważamy, że po pierwsze dosyć niepokojące jest to, że to właśnie premier Morawiecki zgłasza ten program, bo to znaczy, że szuka pieniądze na swój bilion na inwestycje. Po drugie, co może jest ważniejsze, trzeci filar to jest taki plasterek na zalepianie czarnej dziury. To znaczy problem w systemie emerytalnym leży zupełnie gdzie indziej. Poza tym systemem jest kilka milionów młodych ludzi, którzy pracują na umowach zlecenie czy umowach o dzieło. Prawie 50% pracowników zarabia mniej niż 2000 brutto miesięcznie, więc to są osoby, które absolutnie nie mają z czego oszczędzać. Znaczy, premier Morawiecki zachęca do oszczędzania osoby, które mają dobre płace i stabilne zatrudnienie, zupełnie zapominając o tym, że problem leży gdzie indziej i że w systemie emerytalnym trzeba znaleźć długofalowe rozwiązania dla osób, które z tego systemu wypadły 10 czy 15 lat temu. Dlatego Partia Razem proponuje, żeby zastanowić się bardzo poważnie nad wprowadzeniem obywatelskich emerytur, bo w naszym przekonaniu takie kanadyjskie wzorce są najlepszym sposobem na wyjście z tego impasu i zalepienie tej dziury. Wśród społeczeństwa słyszałam takie opinie, że generalnie nie chcą wpłacać na te przeróżne składki swoich pieniędzy, wolą sami oszczędzać, bo jak państwo ma im coś dać, to wolą sami sobie zaoszczędzić. To jest pani, tylko tu państwo jedyne co daje, to rzeczywiście zwolnienia podatkowe i to znaczące. Natomiast problem moim zdaniem leży w edukacji i zupełnie nie rozumiem, dlaczego rząd PiS-u zlikwidował funkcję pełnomocnika rządu do spraw edukacji finansowej, którą miałam zaszczyt pełnić, pełniąc przy okazji obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, więc to nie był żaden dodatkowy wydatek, żadnych dodatkowych wynagrodzeń. I to rolą tego pełnomocnika było między innymi nakłanianie ludzi, tłumaczenie ludziom, dlaczego tak ważne jest oszczędzanie na swoją przyszłą emeryturę, bo oczywiście problemy systemu emerytalnego to jest demografia, to jest jeden problem, który zaczęliśmy rozwiązywać. Od 1 stycznia, przypomnę, umowy cywilnoprawne, a więc tak zwane śmieciówki, są do wysokości minimalnego wynagrodzenia ozusowione i to też było wprowadzone przez Platformę Obywatelską. Lepiej samemu oszczędzać? Ja uważam, że przede wszystkim trzeba mieć z czego oszczędzać. To znaczy, jeśli kogoś stać na inwestycje na giełdzie, na lokaty długoterminowe, na kupno nieruchomości pod wynajem, no to dla niego kolejna lokata, o której może sobie atrakcyjnie odliczyć podatek, jest po prostu kolejnym narzędziem inwestycyjnym. Natomiast wracam do problemu, który nam jest najbliższy. To znaczy 50% pracowników w Polsce nie będzie z tego korzystało, ponieważ ledwo starcza im na zapłacenie za rachunki, za czynsz i za jedzenie.
ponieważ niestety 45% ludzi zarabia mniej niż płaca minimalna. To nie jest dla nich, a pracodawcy raczej odliczą im od ich pensji składki na trzeci sektor, na trzeci filar, niż podniosą im pensję, płacąc to z własnych zysków. Niestety tutaj musimy postawić kropkę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.